Wybory prezydenckie w 2015 roku już za niecałe 3 tygodnie. Nie pozostawaj biernym. Idź i zagłosuj. W tym filmie chciałbym Was przekonać do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, jakim jest oddanie głosu na dowolnego kandydata w najbliższych wyborach. Nie zostawiajcie losu państwa w rękach polityków, urzędników, ich rodzin i tych tylko, którzy są zainteresowani. Członkowie partii, oni wybiorą sami za siebie. My też mamy głos. Poza tym, że pokażę Wam, jak prosto i łatwo można zagłosować w najbliższych wyborach, przedstawię Wam kilkoro z kandydatów, tych mniej znanych. Głosowanie jest prostsze niż myślisz. Jeżeli na stałe przebywasz za granicą, możesz zarejestrować się na stronie wybory.msz.gov.pl. Dzięki temu otrzymasz na swój adres zagraniczny kopertę ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami do oddania ważnego głosu. Nie będzie ci to kosztowało nic. Jeżeli już teraz wiesz, że w dniu wyborów nie będzie cię w miejscu twojego zamieszkania, już teraz udaj się do urzędu swojej gminy, prosząc o zaświadczenie o prawie do głosu. Z tym papierem udajesz się w dniu wyborów do dowolnej komisji i tam oddajesz ważny głos. Jeżeli studiujesz w Gdańsku, a pochodzisz z Rzeszowa i wiesz, że nie jesteś w stanie pojechać do Rzeszowa ani po zaświadczenie o prawie do głosu, ani w dniu wyborów, żeby głosować, udaj się do Urzędu Miasta w Gdańsku i tam dopisz się wcześniej do spisu wyborców, żeby móc głosować w Gdańsku. Co więcej, właściwie możesz to zrobić przez internet, jeżeli tylko masz profil zaufany ePUAP. Ostatnią opcją jest możliwość głosowania korespondencyjnego, nawet jeżeli mieszkasz w Polsce. Przykładowo, jesteś kierowcą tira i wiesz, że fizycznie nie będziecie 10 maja w Polsce. Będziesz w trasie. Wystarczy, że skontaktujesz się z urzędem gminy, urzędem miasta, nawet telefonicznie, i poinformujesz ich, że chcesz głosować korespondencyjnie. Kolejna kwestia. Nie wierzcie w sondaże. Według mnie powinny być zakazane na dużo, dużo wcześniej przed wyborami, aniżeli teraz są. Nie sugerujcie się tym, że kandydat, którego chcielibyście poprzeć, ma marne szanse według tych sondaży. Ostatnia sprawa. Tutaj chciałbym przedstawić Wam kilkoro z tych mniej znanych kandydatów spoza głównego nurtu. Tanajno Paweł. Wizja demokracji bezpośredniej zakłada, że to obywatele decydują o wszystkich ważnych aspektach w drodze referendum. Jak w Szwajcarii. Według mnie dość spora idylla, ponieważ zakłada, że wszyscy obywatele będą tak samo zainteresowani, żeby zrozumieć temat i problem, nad którym będą głosować. Analogicznie, czy ktoś z nas zagłosowałby wbrew swojemu własnemu interesowi prywatnemu, żeby wspomóc państwo? Decyzja większości jest decyzją dobrą, ale znów odpowiedzialność jest rozmyta, bo odpowiedzialni są wszyscy, czyli tak naprawdę nikt. Braun Grzegorz. Kościół, szkoła, strzelnica. Wokół tych trzech budynków Grzegorz Braun chce budować silną Polskę. Ciągle nawiązuje do historii. Trudno mi z jego wypowiedzi wyłapać, w jaki sposób chciałby budować tą silną Polskę. Według niego nie da się zbudować silnej Polski bez Kościoła jako fundamentu, który był jednoczył i scalał obywateli. Dla wytrwałych polecam zapoznanie się z jego filmami poniżej. Korwin-Mikke Janusz. Kandydat budzący dość spore pewnie kontrowersje. Twierdzi, że na żadne kompromisy nie pójdzie i nie będzie stosował półśrodków. Od wielu lat głosi te same poglądy, co może świadczyć o tym, jak bardzo w nie wierzy. Główne postulaty to ochrona wartości prywatnej, przywrócenie kary śmierci, silna armia, brak podatku dochodowego. Obywatel sam decyduje, co robi ze swoimi pieniędzmi, bez urzędniczych pośredników. Wizja państwa z silnym i odpowiedzialnym liderem, którego będzie można rozliczyć. Jedna konkretna osoba, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie państwa. Kukiz Paweł. Główny postulat JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. Wzorem Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, USA, Australii i innych państw, można powiedzieć wysoko rozwiniętych. Chce przeciwdziałać partiokracji, gdzie to partie, dotowane z naszych pieniędzy,
realnie decydują o kształcie państwa, a posłowie związani dyscypliną partyjną głosują według tego, co wskaże im lider. W jednomandatowych okręgach wyborczych głosowalibyśmy w małych obszarach na jednego kandydata i tylko ten jeden kandydat reprezentowałby dany obszar w Sejmie. Wiadomo, że zapamięta się w takim razie nazwisko osoby, która Cię reprezentuje i będzie ją można skrupulatnie rozliczyć z tego, jak głosowała i jakie poglądy reprezentowała. Dzięki temu mamy tutaj odpowiedzialność jednej osoby wobec danej grupy społecznej. Wilk Jacek chce zmniejszyć ingerencję państwa w życie obywateli. Twierdzi, że lubi konkrety, a nie populizm. W stylu chcemy mieć niższe podatki. A jak to chcemy zrobić? Kandydat liberalny reprezentuje poglądy nowej prawicy, gdzie obywatel ma prawo wyboru bardzo szeroko rozumiane. To się tyczy przede wszystkim pieniędzy i grabienia ich w postaci podatków. Co do idei, to poglądy oczywiście prawicowe. Mówiąc hasłami, liberalna gospodarka, zmniejszenie podatków, zmniejszenie biurokracji, podatek dochodowy zlikwidowany, zabranie pomocy społecznej. Zachęcam do zapoznania się z jego wypowiedziami poniżej. Mój typ to cookies, bo ma jasno sprecyzowany cel, który jest możliwy do osiągnięcia. Jowy. Nie bójcie się głosować na tych, którzy według sondaży mają małe szanse. Skonsolidujmy głosy osób niezdecydowanych. Rozmawiajcie o tym w domach ze znajomymi. Jeżeli nie wiedzą, na kogo chcą głosować, przekonajcie ich, że byłaby to dobra kandydatura. Daj szansę dotrzeć temu do większej liczby osób.